Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. Dzisiaj pokażę wam moje karty, które zdobyłem w drafcie. Najwięcej na tym kanale zobaczycie draftów i różnych takich rzeczy. Na początek zaczynamy od Maladiniego, którego zdobyłem dawno. Chyba w pierwszej paczce, którą miałem złotą. No i to na tyle. Nie wiem, co o nim jeszcze powiedzieć. Potem mamy Suareza, takiego i takiego. Chyba tego zdobyłem prędzej. A tego zdobyłem w złotej normalnej paczce. A tego zdobyłem w specjalnej. Potem jest... I tu jeszcze mam Suareza. Go zdobyłem chyba też w takich pierwszych paczkach. Potem mamy Hazarda, który lubi grać w Hazard. Nie zakłamię. Zdobyłem go niedawno i mój brat nie wie, kto to jest, i się cieszył. Potem mamy Van Basten, którego zdobyłem dawno, też chyba w tych pierwszych paczkach, i korzystam z niego, jak buduję skład. Tak jak był przed chwilą filmik. Potem jest Toni Kroos w dwóch wersjach. Tego zdobyłem niedawno. A tego też zdobyłem niedawno. To jest, podejrzewam, że jego najlepsza karta. A jak się mylę, to napiszcie w komentarzu, jaka jest jego silniejsza. Potem David De Gea. Zdobyłem go dawno. Nie w tych pierwszych, no w tych... Troszkę w cie... wcześniejszych. Nie korzystam z niego do składów tak przed chwilą, tylko Ter Stegen. Potem, jak tu widzicie Van Bastena, to tego zdobyłem tydzień temu. Chyba tak, jak byłem u kolegi, to mi go kolega zdobył. Tu mam Kuna Aguero, którego zdobyłem miesiąc albo dwa miesiące temu. Tu też jest Aguero, którego zdobyłem dawno. Tu jest David Silva. Nie wiem, kiedy go zdobyłem. Dawno. Oczywiście podzielę ten film na dwie części, bo mam ich dużo, tych kanał. I bym jechał po tych. Potem Chiellini, którego, jak widzieliście, draft taty i brata w tym filmie. Tata go wybrał na obronę, ale mi się bardzo fajnie gra. Jakby miałem go kiedyś w filmie i go sprzedałem, bo robiliśmy Barcelonę. Potem Aguero wam dałem. Potem jest Courtois, którego zdobyłem też dawno. I jak grałem nim sobie kiedyś u kolegi, bronił słabo, ale wiem, że to bardzo dobry bramkarz. Bronił niesamowicie w drogę do sławy, jak wybierzecie Chelsea. I to wszystko. O Van Basten w ogóle. Matt Hummels w dwóch kartach. Tego zdobyłem dawno i tego zdobyłem dawno. Tą kartę wybrał tata w tym drafcie. Draft taty i brata. Wybrał go. I to wszystko. Zdobyłem go dawno. Tak jak... Potem Pray-Emerick Aubameyang, zwany młodym Obamą. Zdobyłem go niedawno. I planujemy z tatą zbierać na niego, kupić go po prostu w FIFA. Potem Antonio Griezmann, którego zdobyłem bardzo, bardzo dawno. Jakiś rok temu, można powiedzieć. I spisuje się dobrze, jak robię draft. Kiedyś w jego karcie Informie w drafcie strzeliłem mi bardzo dużo bramek. Jan Oblak. Zdobyłem go bardzo, bardzo dawno. Zdobyłem go nawet szybciej niż Antonio Griezmana.
I co mogę o nim powiedzieć? Że jest dobry. Po prostu jest dobry. Potem jest Pablo Dybala. Zdobyłem go niedawno. Jak nie wiem, w tych, co otwierałem chyba 3 dni temu. Potem mamy Petita i Owena. Czekajcie. Nie, to jest jego lepsza karta, bo tu jeszcze miałem druga karta Owena, ta gorsza. I Petit. Petita zdobyłem dawno. W tych też pierwszych chyba paczkach. No i jak widzieliście, używam go do każdego składu, tak jak tym, co był przed chwilą. Potem jest Owen, którego zdobyłem dawno. Nie, to jest młodszy. Czyli wczoraj. Wczoraj go zdobyłem. I spisuje się niesamowicie. Potem jest Pique, który używam go często do składów. I jak gram też drafty na playu w FIFA, to korzystam z niego jak go mam. Potem Handanowicz, nie wiem kiedy go zdobyłem, ale bardzo dawno w tych pierwszych paczkach. A jak wiecie, gdzie piszę, kiedy go zdobyłem, to napiszcie. Nie bójcie się. Ja tak gryzę. Od Cavani też dawno zdobyty. Dobry Urugwajczyk. Potem jest Arturo Vidal, którego tata też wybrał do składu, ale zagrał na ławce, jak potem układałem. Tak przegraliśmy w pierwszej rundzie. Chilijczyk, bardzo dobry. Polecam, żeby go zdobyć. Potem Christian Eriksen, którego zdobyłem niedawno. Jest bardzo dobry. I cóż. Jest z Danii. No. Paul Pogba, którego zdobyłem bardzo dawno. FIFA jest wyśmienity, musicie przyznać. A najlepiej jak się nim robi te damy. To jest piękny. Potem Verratti, o. Verratti. Włoch. Dobry. Potem jest N'Golo Kanté. Zdobyłem go dawno, nawet nie pamiętam kiedy. Już gadam, że Casemiro zdobyłem wczoraj. Disneya nawet nie pamiętam. Ja w ogóle nie wiem, że go mam. Marc-André? Tak, Marc-André Ter Stegen. Zdobyłem go niedawno. Używam go do każdej na bramkę. Miałem go w drafcie w FIFA. I się spisywał dobrze. Wlosowałem jakiegoś koksa i przegrałem 6-1. Nie, ja go nie wlosowałem. Nie, Diego Lopeza. Ale go też używam. Ale nie wybrałem go wtedy. Nie wybrałem, bo go nie miałem w wyborach. Potem James Rodriguez, zdobyty miesiąc temu. Bardzo dobry. Potem Klauwiert, zdobyty 2 tygodnie temu chyba. Jak nie jeden. I spisuje się dobrze. Potem Petr Czech. Zdobyty bardzo, bardzo, bardzo dawno. Nie używam go. Może niektórzy z niego korzystają. Ja nie. No, skończymy Benzemę i Sokratisa. I potem w następnym odcinku jutro się pojawi. Pokażę wam drugą część. Nawet to mogło być na 3 części. Dobra. Benzema. Zdobyty wczoraj na odcinku? Nie. 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 To było... Nie. Nie. Ale to było dawno, jak zdobyłem benzynę. Benzyna. Jest benzyna. Zmieniam się na auta. Bo
Sokrat i zdobyty w pierwszej paczce złotej razem z... Nie pamiętam, kogo tam powiedziałem. No i to było na tyle w tym odcinku. Tą część dokończymy jutro. Jak widzicie, fajnie się zgrało, nie? Morata za... Dobra, cześć, pa!